cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Prawosławna cerkiew parafialna w Sokołowsku należy do dekanatu Wrocław diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwo całonocnego czuwania oraz jutrznie święta przemienienia pańskiego celebruje ksiądz mitrat Grzegorz Cebulski w asyście ojca Hieromnicha Jeremiasza. Sokołowsko, 18 sierpnia 2024 rok. Царение наше.
Твоєю благодатью, Господи, помилуй, Пресвятую, Пречистую,
благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Якобы ваки человеку любец Бог еси, и тебе славу посылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Prawo i proroku, o
którym ze świetlistego obłoku świadczył głos Ojca mówiący: posłuchajcie tego, który krzyżem z nieba i otchłań i martwy dał życie wieczne. Na górę wysoce wyobraź się spadzio pod imię uczynki prosławne obistawiec, pokazuje ku wysokiego drugiego ludzi starszej bolesti i sławie spodobieca, łagoluszy z odwistą Moisija, pokazał nam, jako żywymi miartymi obładaje, nie żydryje bez okona, i proroki błagoły jest Bóg, i może głasa dzieci z obłaga świetno posłuchuje słowa, to błagoluszy, to go posłucha, że to mada, lenicze i miarty, dali się wyrodyczny, chwała Ojcu i Synowi Świętemu Duchowi, praobrazując swoje zmartwychwstanie, Chryste Boże, wstąpiłeś na tabor, wziąwszy ze sobą trzech uczniów Piotra, Jakuba i Jana, w czasie do swojego przemienienia zbawcą, górę tabor oświeciła jasność uczniowie Twoje Słowo Boże, padli twarzami na ziemi, nie mając siły, aby patrzeć na niezwykły obraz, na niołowie służyli Tobie z bojaźnią i drżeniem niebiosa, przeraził Cię ziemia, zatrzęsła się widząc na ziemi Pana chwały i niebo czysty. I przysięgi nie pochwali. Prokrasuje rozpisienie Twoim bliskiem Boże. To da pojadnić Twoje uczynki, nie Twoja Zapoi, który napisał w zapoi dziwo
postaw Moisie i Jezus, przestrzejanie jednocy dobre na podbory, i starce wyjdzie bez mostu i tam ludzie rozredzince gwar, i się Aaron i Orzwan, na co komu priuczyć se sud, da ich kni, i wzdzie Moisie na gór i pokrył obok gór, i snije sława Bogu na gór Sinajsku, i pokrył obok przez dnie, i przyzwa Gospody Moisieja w dzień siedmy i strydy obłaka, i widzenie rozsławy Gospodyń, jako ogień pala na wierzcie gorły, i prijawo synom Izraelu, i widzenie Moisieja po strydy obłaka, i strydy na gór, i wietało na górę 40 dni, i 40 duszy. Niebezpieczeństwo, że ja pokryję swoim miłością, swoim i zyskam.
сами спешили, что Господь ему, иди и возвратися в путь твой, и пойдешь в путь пустыни Дамасковы, и помажешь Иисея сына Сафатова вместо тебе, пророка. Войдущись из старой души, за всеми мечты наши, войдущие. Господи, помилуй. Конечно, у нас не божается в наших прощениях, услыши, смилуйся. Верить. Смилуйся над нами, Боже, в этом ветре, как милосердие Твоего. Прощениях, услыши, смилуйся. Верить. Еще мудрый сердце, верить, смилуйся, верить, и Отца нашего Слава, и Найчего Днейшего, Арцебископа нашего Ежего, и за вшиски и Христуще, братья наши, Ежко мудрище, заповедь храненого и честно нашу, с вечной властью и войско Христуса милуемся, абы мы могли проводить тихое и спокойное житие, вершерки, побоженочки и чистощи. Ежко мудрище, милосердие, житие, покой, здоровье, с бодением, обезвением, шепоченье и отпущение к жертву слуг Божий, братьи и парафиям ты святой святыни. Господи, помилуй, Господи. Ежко мудрище, за офиродавцев и доброчинцев, ты святой и щегодной святыни Божий, за трудзонцев честь воянцев меней, и за ту стоянцев люди, очекуянцев от чебе, Великого и Обхитрого милосердия. Огонь милосердным и человеком милуялся Боги место, и то вихвам он дает разбендон, Ойцу и Сынове и Святому Духове, ты рассвязавши и на веки веку. Подави, Господи, вечер, сили без греха сохрани. Благословенеси, Господи Боже, Отец наш, и хвалим прославленные Твоего все и одни, Боги Господи, настоя на нас, я уже уповал на Тебя. Благословенеси, Господи, научи оправдание Твоим, благословенеси, Владыко, вражение оправдание Твоим, благословенеси святые, просвети оправдание Твоими. Господи, милостой Боге, девушку Твою не трезвый, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови, у Господа просим. Божие время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего бесполезные, постыдные, мирные, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Всякого арки человеку любить Бог еси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Воды наша, Господи, и приходи. Боже Боже наш, который на Кривочке пелся, и снова тебя еще без памяти, разъявился, и вежи на Твои слуги.
życia i wyczekując swojego zbawienia, zachowaj ich w każdym czasie i w obecny wieczór i w nadchodzącą noc od wszelkiego wroga, od wszelkiego wrogiego działania diabła, od próżnych słów i od złych wspomnień. Niech będzie panowanie Twojego Królestwa błogosławione i wysławione, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Który oświecasz Twoją światłość cały świat odnowy. Przemieniłeś się na wysokiej górze, okazując uczniom swoim mocno, że świat wybawił z przestępstwa, wezwany do Ciebie, miłosierny Panie, zbaw duszę Aleksandria, Tomazego i Cyryla, świętego ojca naszego cudotwórcy Mikołaja, arcybiskupa Miry Licejskich, świętych równych apostołów, nauczycieli Słowia Cyryla i Metodego, świętego i równego apostoła wielkiego księcia Włodzimierza i kniginie Olgi, i pośród świętych hierarchów, cudotwórców Michała, Piotra, Aleksego, Jonasza, Filipa, Hermogena, Innocentego i Tichona, świętych sławnych i zwycięskich, wielkich męczenników i męczennic, Jerzego Zwycięzcy, Dymitra z Tesalonik, Teodora Rycerza, Teodora Stratilatesa i Pantelemona, świętych męczennic Barbary, Katarzyny, Paraskiewy i Anastazji, czcigodnych ojców naszych Antoniego i Teodozjusza i innych cudotwórców kijowsko-pieczerskich, świętych wileńskich męczenników Antoniego Jana i Eustachego, męczennika Atanazego i Humena Wszystkiego, czcigodnego ojca naszego Kijowa i Humena i cudotwórca Koczajewskiego, błogosławionej Julianny Księżnej Olszańskiej, świętych Sergiusza z Radomierza, świętego ikonomista Andrzeja Rudowa, świętego męczennika Gabriela Młodzianka Białostockiego, świętego Abrażego Starca Ochmińskiego, świętego Serafina z Sarowi, świętego prezbitera Jana Kasztarskiego, błogosławionej Ksenii Petersburskiej, świętego mnicha Hermana z Palaski, świętych męczennic księżnej Elżbiety i Niszki Barbary, świętego męczennika prezbitera Maksyma Gorlickiego, świętego męczennika archimandryty Grzegorza Gruzińskiego, świętego arcybiskupa Jana San Francisco Szanghajskiego, świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej kapłanów, Bazylego Mikołaja, Piotra, Leona, Pawła, Sergiusza, Michała Ignacego, męczennicy Joanny, świętych i sprawiedliwych Bożych prorodzicieli, Joachima i Joanny i wszystkich świętych Tobojich. Modlimy się do Ciebie, wszechmiłościwy Panie, usłysz nas grzesznych, modlących się do Ciebie i zmiłuj się nad nami. Jeszcze módlmy się za Ojca naszego i metropolitę, wielce błogosławionego Sawę i najprzewielniejszego arcybiskupa naszego Jerzego i za wszystkich w Chrystusie braci naszych i za każdą duszę chrześcijańską cierpiącą i udręczoną, miłosierdzia Bożego i pomocy potrzebujących, o opiekę nad tą osadą, o pokój i trwanie całego świata, o pomyślność świętych Bożych Cerkwi, o zbawienie i pomoc Bożą dla trudzących się i posługujących z bojaźnią i gorliwością ojców i braci i siostry naszych, za nieobecnych, pełniących różne posługi i podróżujących, o uleczenie chorych, o odpoczynek, ulgę, wieczny pokój i odpuszczenie grzechów wszystkim zmarłym ojcom, siostrom i braciom naszym, tu i wszędzie spoczywających prawosławnych, o wybawienie pozostających w uwięzieniu i za naszych braci pozostających na służbie, i za wszystkich pomnisz posługujących, i dziś służących tej świątyni, wołajmy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Jeszcze módlmy się o zachowanie tej osady i tej świątyni i całej naszej ojczyzny od głodu, pomoru, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, wrogiego miecza, napaści innych narodów i walk bratobójczych. Jadę miłosiernemu, przychylnemu, dobremu i człowieka miłującemu Bogu naszemu spodobało się odwrócić wszelki gniew nadciągający na nas, jak wybawił nas od należnego i sprawiedliwego swego skarcenia i zmiłował się nad nami. Jeszcze módlmy się, aby Pan Bóg usłyszał głos modlitw naszych, nas grzesznych, i zmiłował się nad nami. Usłysz nas, Boże, Zbawicielu nasz, nadzieja wszystkich krańców ziemi będących na morzu daleko, i miłościwy, miłościwy bądź dla grzechów naszych i zmiłuj się nad nami, albowiem miłościwym i człowieka miłującym Bogiem jesteś. I Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Pokój wszystkim. Głowy nasze przed Panem skłońmy. Władcu wielcy miłosierny, Panie Jezusie Chryste Boże nasz, modlitwami przeczystej Władczyni naszej, Bogorodzicy i zawsze Dziewicy Maryi, mocą czcigodnego życiodajnego krzyża, orędownictwem niebiańskich mocy bezcielesnych, archaniołów Michała, Gabriela, Rafała, Uriela, Sarafiela, Jehudiela, Barachiela, Jeremiela, czcigodnego sławnego proroka, poprzednika i chrzciciela Jana i świętego proroka Eliasza, świętych sławnych i wszechchwalebnych apostołów, świętych ojców naszych, powszechnych wielkich nauczycieli i hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, patriarchów Aleksandrii, Atanazego i Cyryla, świętego ojca naszego cudotwórcy Mikołaja, arcybiskupa Miry Licejskiej, świętych równych apostołom, nauczycieli Słowian, Cyryla i Metodego i świętego równego apostołom księcia Włodzimierza i kniegini Olgi, świętych wszechrusi cudotwórców Michała, Piotra, Aleksego, Jonasza, Filipa, Hermogena, Innocentego i Tichona, świętych sławnych i zwycięskich męczenników i męczennic, Jerzego Zwycięzcy, Dymitra z Tesalonik, Teodora Rycerza, Teodora Stratilatesa i Panteleimona, świętych męczennic Barbary, Katarzyny, Paraskiewy i Anastazji, czcigodnych ojców naszych Antoniego i Teodozjusza i innych cudotwórców kijowsko-pyczerskich, świętych wileńskich męczenników Antoniego Jana i Eustachego, męczennika Atanazego i Jehumena Brzeskiego, czcigodnego ojca naszego Hioba i Jehumena i cudotwórcę Poczajowskiego, świętego męczennika archimandryty Grzegorza Gruzińskiego, świętego męczennika prezbitera Maksyma Gorlickiego, świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, świętych Łukasza, arcybiskupa krymskiego, wyznawcy i lekarza, świętych Bożych prarodzicieli Joachima i Joanny i wszystkich świętych Twoich. Przyjemną sobie uczyń modlitwę naszą, daruj nam odpuszczenie grzechów, otocz nas cieniem skrzydeł Twoich, odpędź od nas wszelkiego wroga i heretyka, obdarz nasze życie pokojem, Panie, zmiłuj się nad nami i nad światem Twoim i zbaw dusze nasze, jako dobry i człowieka miłujący.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи,
Господне, благословенно Ты мне и надежду. Буди имя Господне, благословенно Ты мне и веку. Буди имя Господне, благословенно Ты мне и до веку. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Zaparczywości swojej, w gniewie Twoim mnie nie każ, albowiem strzały Twoje utkwiły we mnie, ciężko położyłeś na mnie rękę Twoją. Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu Twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich, albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją, jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie. Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej, znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony. Albowiem biodra moje pełne są naigrawane, nie masz zdrowia w ciele moim. Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego. Panie, przed Tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed Tobą nie jest skryte. Serce moje strwożone jest, opuściłem ją siła moja. I nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie. Przyjaciele moi, bliscy moi przybliżyli się do mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka i gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali, a ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich. I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich. Albowiem w Tobie, Panie, nadzieję miałem, gdy nie wysłuchasz, Panie Boże, bo mówiłem, by się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi, i by nie mówili przeciwko mnie, gdy chwieją się nogi moje, bo ja na bicie gotów jestem i ból mój przed oblicze moje nie zawsze, albowiem nieprawość moja poznali i będę się troskał ze drzewem. Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, rozmnożycie mnie, a widzący mnie niesprawiedliwie, którzy oddają złem za dobre, wypłaczali, ponieważ chodziłem za dobre. Nie opuszczaj mnie, Panie Boże, nie odstępuj ode mnie, bądź dobry na ratunek mój, Panie Boże, zbawienia mego. Nie opuszczaj mnie, Panie Boże, nie odstępuj ode mnie, bądź dobry na ratunek mój, Panie Boże, zbawienia mojego. Boże, Boże mój, do Ciebie się zrywa na świtach, pragnęła Ciebie dusza moja, jak tęskniło za Tobą ciało Boże, w ziemi pustej, bez drogi i bez wody, tak się w niej stawiłem się przed Tobą, by widzieć moc Twoją i chwałę Twoją. Ale tęskniło się w Tobie nigdy żyć, wargi moje będę uciekła, tak Cię błogosławić będę za życie mego i w imię Twoje będę podnosił ręce moje, jakby sadłem i pustością, i będę ja Tobie za duszą moją. A wargami osobowości będą wychwalać w stanu. Jeśli Cię wspominałem na łożu moim rano, będę usłyszał o Tobie, bo byłeś pomocnikiem moim. I w zasłonie skrzydłych rozraduję się. Przygrzewa dusza moja do Ciebie, broni na mnie prawnica Twoje. A oni na próżno szukali duszy moich, stąpią głębokości ziemi. Będą oddani w moc miecza, starą się działem listów.
ale król będzie się weselił w Bogu, chlubić się będą wszyscy, którzy na nim przyciągali, bo zatkane są usta mówiących nieprawość. A rano będę rozmyślał o tobie, bo byłeś pomocnikiem moim w zasłonie skrzydeł, gdy rozrabiłem się. Przygnęła dusza moja do ciebie, broniła mi prawica twoja. Chwałowi, swój synowi, świętym duchowi, teraz i zawsze nie wypiję u Pana. Ale lubię, chwała Ty Boże, lubię. Chwała Ty Boże, lubię. Chwała Ty Boże, Panie zmiłuj się, Panie zmiłuj się, Panie zmiłuj się. Chwała Ojcu i Synowi, świętym duchowi, i teraz i zawsze nie wypiję u Pana. Panie, Panie Boże, zbawienie mego wedniego, w nocy wołamy przed Tobą, niechaj modlitwa moja przyjdzie przed oblicze Twoje. Na koń ucha Twemu prośbę, bowiem dusza moja napełniona jest swem, a życie moje zbliżyło się do odkładu. Poczytałem je między stępującym do grobu. Stał się jak człowiek bez pomocy między umarłymi wolą, jak zranieni, którzy śpią w grobach, których jeszcze nie pamiętasz i którzy swoje ręki są wyrzuceni. Wsadzili mnie w dół najgłębszy do ciemności i do cienia śmierci. Wzmocnił się gniew Twój nade mną, przywiozłeś na mnie wszystkie nawolności Twoje. Poddaliłeś ode mnie znajomych moich, uczynili mnie obrzydzenie, w sobie jestem wydany i nie wychodziłem, oczy moją blały, z nędzy wołałem ku Tobie tam. Cały dzień wyciągałem do Ciebie ręce moje. Czyż dla umarłych cuda czynić będziesz, albo czy lekarz wskrzeszył by się rozsławić? Czy będzie kto w grobie opowiadał miłosierdzie Twojej prawdy, Twoją zguby? Czy będą poznać ciemnościach cuda Twoja, sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? A ja, Panie, wołałem do Ciebie i modlitwę moją przejściela. Czemuż, Panie, odrzucasz modlitwę moją, odwracasz oblicze Twoje ode mnie? Ja byś tu Bogi w pracy pod młodości mojej, gdy się podniosłem, zostałem poniżony i zatworzony. Na mnie się przyniósł gniew i groźby, które zatworzyły mnie. Ogarnęły mnie cały dzień jak woda, otoczyły mnie razem. Oddaliły się ode mnie przyjaciele i bliskiego i znajomych moich na nędzy. Panie Boże, zbawienie mego we dnie i w nocy wołałem przed Tobą. Niechaj modlitwa moja przyjdzie przed oblicze Twoje. Na Twoją ucha Twoją ku prośbie mojej. Błogosław duszo moja, Panie, wszystko co we mnie jest w imieniu świętemu Jego. Błogosław duszo moja, Panie, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On miłości odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje, on uzdrawia wszystkie choroby Twoje. On odkupuje żywot swój od zatracenia, miękczy Cię miłosierdzie i doświadczy. On wypełnia dobrami pragnienie Twoje, odnowi jak uporwa młodość Twoje. Pan czyni miłosierdzie i sprawiedliwość wszystkim krzywdy cierpiącym, poznaje mi drogi swe Mojżeszowe i wolę swoim synom izraelskim. Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający, wielce miłosierny. Nie na wieki gniewać się będzie, ani wiecznie grozić będzie, nie według grzechów naszych uczynił nam, ani według nieprawości naszych oddał nam, albowiem, jak wywyższony z nieba nad ziemią, tak mogłem uczynił miłosierdzie swój względem bojący się go, niech odległy jest wschód od zachodu, tak oddali już nas nieprawości naszych, niech lituje się ojciec nad synami swymi, zmiłował się Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on zna utworzenie nasze, wspomniał, że prochem jesteśmy człowiek. Jak trawa dni jego, jak kwiat poleny, tak przekwitnie, albowiem wiąże na wiatr i nie ostoi się. Nie więcej się pozna miejsca jego, ale miłosierdzie Pańskie od wieku do wieku nad tymi, którzy się go boją i sprawiedliwość jego nad synami synów, względem tych, którzy chowają przymierze jego, aby je wypełniać. Pan na niebie postawił stolicę swoją, a królestwo jego nad wszystkimi panować będzie. Błogosławcie Pana wszyscy, bo jego mocy i siłę, którzy pełnicie słowo jego. Skoro usłyszycie mowę Jego, błogosławcie Pana, wszystkie wojska Jego, słudzy Jego, którzy czynicie wolę Jego, błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Jego, na wszelkim miejscu panowania Jego, błogosław duszo moja Pana, na wszelkim miejscu panowania Jego, błogosław duszo moja Pana. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, przyjmij w uszy prośbę moją w tej radzie, wysłuchaj mnie w prawdzie Twojej, niech choć sąd ze sługą Twoim, albowiem nie usprawiedliwi się przed Tobą żaden żyjący, albowiem nieprzyjaciel prześladował duszę moją, przybliż do ziemi życie moje. Posadził mnie w Ciebie, w miejscu jego z dawna pomarłem i zatroskał się we mnie duch mój, serce moje wędry się stworzył. Wspomniałem na dni starodawne, rozmyślałem o wszystkich dziełach Twoich i uczynki rąk Twoich rozbierałem. Wyciągnąłem Tobie ręce swoje, dusza moja jako ziemię bez wody łaknie za Tobą. Wysłuchaj mnie prędko, Panie, duch mój ustał, nie odwracaj oblicze Twego ode mnie.
bo będę podobny wstępującym do grobu. Daj mi usłużenia, miłosierdzie Twoje, bo w Tobie nadzieję miałem. Ukaż mi drogę, którą mam iść, bo po Tobie podniosłem duszę moją. Wyrwij mnie od nieprzyjaciół moich, Panie, do Ciebie się uciekłem. Naucz mnie czynić wolę Twoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Duch Twój dobrze poprowadzi mnie do Ciebie chwały. Daj mi na tego Panią życiu, sprawiedliwości Twojej. Gdy wiedziesz z utrapienia duszę moją, według miłosierdzia Twojego wytracisz nieprzyjaciół moich i zagubisz wszystkich, którzy dręczą duszę moją, bo ja słucham Twoich. Wysłuchaj mnie w sprawiedliwości, to je nie chodź sąd ze sługą Twoim. Wysłuchaj mnie w sprawiedliwości, to je nie chodź sąd ze sługą Twoim. Duch Twój dobry poprowadzi mnie do ziemi prawej. Chwała Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, 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 chwała Tobie Boże, alleluja, 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 chwała Tobie Boże, alleluja, 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 chwała Tobie Boże. Miło Господу помолимся, услыши мир и спасение души нашей, Господу помолимся, по миру всего мира, благословение святой Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся, по святым храме, всеми с верою, благоговением, страхом Божьим, подящий Боголь, Господу помолимся, Господине и Отца нашим, Божественнейшим митрополите Саве, и Господине нашему Высокопреосвященнейшему архиепископе Георгий, честнее пресвитер всего Христи Диакристе, во всем крече и люди Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богом хранимой стране нашей, во всех его истинья, Господу помолимся. Господи, помилуй. Есть и сей всяком граде стране, и верую живущих дни Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха при изобилии подал земли, и временных мирных, Господу, помолимся. Господи, уплавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, пленных и в спасении их, Господу, помолимся. Вы избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородице и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Я подобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Гласит ныне Бог Господь и обесено, благословен гради во имя Господне. Исповедайтесь о Господе, и я помогу тебе в милости Божьей. Обещаю, ты тоже я, и именем Господа протекался мир. Не умрешь, когда еще я подъяду тебя по весне. Камень, который разжечил, но в ничобе, доставший камень, венгелный, отпадал весь из преживный, в очах ножи. Sławę Otcu i Synowi.
Силу,
отвратилось лице Твое, и высмущен, и любовь Твою зову, и Богу моему помолился, хая пользу в крови моей, не даст истинное властление, и дай совет святые, и либо отпустит истину Твою, слышу, Господь, и помиловал, мя, Господь, беспомощник мой, отвратилось и плач мой владет, мне рассердалось сердечище мое, и пожалуйста, у меня сердечею, лицею. Я когда воспою Тебе, слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, во век исполняемся Тебе, слава Сыну Святому Духу, и ныне вечно на веки поломей. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе. Паки, миру Господу, помолимся. О, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу, и преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко благи человеку любец Бог еси, и Тебе славу воспеваю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Чувеческое изгиение, ежеса славу Христа, святого и страшное Твоего пришествие указывает, на горе Поповский преобразившийся и мощей в облаку субботу, и требует ученик среда, и родили уже воды по славу Твою и стали Твою, удивившися, и готовля сию свет Твою сияли посвяти души наши. Молите,
ani chalebny wiszy Boga naszego najświętszego Jego, Pan wywyższa pokory za łagody podtrzymuje, dostąpi na górę Pańską lub to stanie się świętym, na ziemię Jego miejscu. Ty stworzyłeś świat i to, co wypełnia Tawą krewną, obradzieją się w Twoim imieniu i nie będzie błogosławieństwo Pana Boga naszego na nas, odtąd i na wieki. Teraz i zawsze i na wieki wieków.
Wszystko, co oddycha, niechaj chwali Pana. Chwalcie Pana, wszystkie cudzie Jego, chwalcie na wysokim nieboskłonie mocy Jego. Wszystko, dychanie, niechaj Pana. Господи, ти со нами, слышание Святого Евангелия, Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ты мудрость прости, услыши Святого Евангелия, мир всем. Твоим. Это Лукаша, Святой Евангелии читали. Взял Иисус Петра, Якуба и Иоанна и вышел на горе, аби еще молить. А где еще молил, ставши им, не видел от облича Его, а одень Его бяле и лишнянце. И от двоих мужей разговаривали с ним, аби не домой же Ельяш, одень их славе, и мовили о зействе Его, которое мяло доконать в Иерусалиме. Петр защищи, что были с ним, были с ним, с мужением. А пробудившися, уезжали маестат Его и двух мужей, кто же при ним стали. И сталося, где отходили от Него, же Петр до Иисуса, научи челю добре нам тут быть, и учиньме три наметы, один тобі, один Мойжешові, один Ельяшові, а не ведяв, что мови. Скоро он то мови, повстав обод, и зазвонили, и злепліще, где входили в обох, и одезвавши голос в оку мовянцы, «Тені, Сын мой умилований, Его слухайте!» Где зач голос вжемял, позостав сам Иисус, а они мельчели, и в те дни никому ниц не поведели, с того, co ujrzymy. Sława Tobie, Господи, sława Tobie, sława Tobie, sława Tobie, sława Tobie, sława Tobie, gdy promieniłeś się wobec słów. Przyjął i teraz i zawsze niewielkie uchwałę. Serce swoje jest radość i spomnij, że ja Chrystus preobrazi się byt uczynniki. Zbawiciel, ty pokazałeś mądrość tego postawu uczniom, którzy z tobą wstąpili na górę. Ty uczyniłeś ich obrońcami Twojej chwały, przepełni z miłością mówili, dobrze nam tu być, z nimi my wysławiamy Ciebie, przemienionego Chrystusa, Zbawiciela na wieki. Miłościu jeszcze drodze mi, człowieku lubię, jedynorodnego Syna Twojego, с ним же по тесвеленности со пресвятым, богини животворявшим твоим духом, ныне и присно, во веки веку. Иисусе старайтесь, искренне важно и скрываше, помченные и важные губы прогнавше, всадники Христа, ты враги верешенные погружали, с весельем появу, Твоим Богу нашим прославимся. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Слава Тебе, животным Духом Христос, и в Божественном наказуе царствующей, во мне Отца познайся, светом я побеждаю неприступным в радости поющей, поем Богу нашему, я прославимся. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Силы, Владыко, прищайтесь от
славным Богом, яко явился в свете тле солнца, блистаю радости поющей, во имя Бога нашего я прославился. Слава тебе, Боже, наш, слава тебе, Господи, на море, Боже, с неби, облаку, все, Бог, древе, огненный, славность, Боже, прияжный, славитель Богу нашему плывчу, слава тебе, Боже, слава тебе. И вот камень тем покрылся, обожаем невидимым зрелым сипом видим зряж, избавим Богу нашему по имени. Усильный чувствуем обожаем, стоящий припоясавшихся силою, всего радуйтесь в Господе, сердце Твое. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, во всего нам, прецем, и сделал чернев при измене, просвети веси древо Иисус, то изменение блага было, Бога за дело веси. Слава Тебе, Боже, да слава Тебе, стопов огни зарабжены облаком, древо их в пустыне из рая веды, нежного и во волости неизреченного святый Христос, просия. Слава Тебе, Боже, да слава Тебе, зеняющая слава всей первой, и во всей беседы, что Твоему Богу образ без блиставшего неизреченного во воле воды, по Твоему преображения. Слава Тебе, Боже, нам слава Тебе. Слава Душа, Твоих тих, Твоих великолепный, Высший Апостол Севес, на Бога Господь, Иисус Христа, и Моисей же, и я, яко Боже, на суде и день человека лучшего. Христа и приемлется, друзья, земля, служа священника, не влияющий прежде церкви, ныне просите древо Христа, в державу мирю отверждение. Отвати, мир Господу помолиться, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй, Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию за всеми святыми помянувши, сами собой и друг друга и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи! Яко Ты си Бог наш и дари славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и до веки веков. Среди Ильи и Моисея, премудрится Яковом и Петром и Иоанном, Петр же, что пребывая сия тебе глаголющее, добро здесь есть сотворите три семи, едину Моисею, и едину Ильи, и едину тебе, Владыце Христу, и же тогда свет восим Васиявы просвети души наша. Услышаем славные опрочности Твои, Христе Боже, же Ты уродишь из девицы, абы выдавить свой милованцы, а умоцы Твои паре. Хвала Тобе, Таня наш, хвала Тобе, Боже наш, хвала Тобе, крещен святерами права на Сына и Христе Боже, обегнувши в облаку, огню, мроку и вихше, хвала мосы Твои, Таня, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарище предстояло, раболек на Тебе, Владыце Христу, ним же пара огня и мрака и тонким хладом беседовалась и слава силе Твоей, Господи. Хвала Тебе, Боже наш, хвала Тобе, Ты Владцу, Твой заховал ненарушенный, кшако горнетый през огонь, яснеемце Божьим светлостью чало Твое показалось больше шоми, спеваем цему хвала мосы Твоей, Пане, хвала Тобе, Боже наш, хвала Тобе, материальное слоице, забачивши Тебе, Иисусе мой, пшемененного на гуже табор, скрылось в променях Твоего пуска, хвала мосы Твоей, Пане. Распространив первотное ясненье святости, аби створения святости спевали Тобе створцы. О Христе, ку святости Твоей скеруй дороги наше. Хвала Тобе, Боже наш, хвала Тобе, пред Тобом сходивыще часы, бо им под ногами в святости с неба плынący объявивыще промене Солнца, где Ты, Христе, захчалось пшеменить свою людскую постать.
Саде Боже, на славе Тебе. Все спасы, яко мы все Илья, учеником на горе святей по Божьей, облажаем Христос, Ты Боже древле, провозвестихом сущего Бога. Хава Тобе, Боже наш, хава Тобе, Христе, который створил не видел ни веренками человека на образ Твой, Ты терас объявивайся в Твоем Божьем первотне пенкно свое, уж не як в образе, але якиш Ты сам есть истоты, бендонс Богом и заразом человеком. Хава Тобе, Боже наш, хава Тобе, зjednoczywszy w sobie bóstwo i człowieczeństwo bez poplątania, Ty pokazałeś nam na górze Tabor ogień bóstwa spalający grzechy i oświecający dusze, czym zdumiałeś Mojżesza z Eliaszem i starszych z uczniów. W smutku moim wezwałem do Pana i usłyszał mnie Bóg zbawienia mojego. Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie, Zbawiciel zajaśniawszy na Taborze światłością bardziej jaśniejącą niż światło słońca, oświecił nas, sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie. Член на гору Фаворскую преобразился Иси Христе, и лес всю омрачил, нас просветил Иси. Хвала Тобе, Боже наш, хвала Тобе, огромненько и страшно умерилось это разведение. С неба материально, с земли непорудневальное духовое свойце правды заяснял на гуже Тавор. Хвала Тобе, Боже наш, хвала Тобе, Przeminął pozbawiony mocy dzień prawa, jawnie nadeszła prawda, zawołał Mojżesz, zobaczywszy na Taborze Twoje bóstwo, Chryste. Wodna uzbierała utrowie, dłani ona Chrystowi na nas prostie, spasitelnym strac proobrażawszej jawie, tym ty w niebie niższe premiwaj woskresienie propisarze. Вот и пригвожденного Христа Бога, и тридневным воскресеньем мир просвещал. Прости, Боже, я Господу молюсь, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми благодушием. Сами себе друг друга и вешу от наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, я воскресший царь мира и спас душ наших, и Тебе славу рассылаем от Своей Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На горе прообразился Иси, не обронища ученицы Твоей славы, Твоей Христе Божия видевша. Дай, когда Тя узрят распинаема, страданием борозным вольное, миром же проповедя, не путись его истину, Отче Есия, не восстанете ленивый, всегда низу поникши в землю души мои помыслы, возьмитесь и возвреститесь, я несу Божественное на возгорение, Приходцем к ветру и к себе деревьям, и в купе зоням молочным городу стинем, да видим с ними славу Бога нашего, важного слышим его же, слыша, слыша же, и проповедаша Отче сияние. Авраам стинем да в Вавилоне отроцы, песни память поправаша, песни взывающе, Отец наш, Боже, благословение си. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, облиставшийся светом неприступне, славе на Фаворской горе, апостоли Христово первого, Отец наш, Боже, благословение си. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Неприступном свете, я повидеть от ветра на Фаворской горе, облиставши Христово горе, Отец наш, Боже, благословение. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ныне види на душа апостол, не види моя благослава, Господь, на хлеба Божия, представшего пьющим благословение си, Господи, Боже, во веки, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ныне услышанное, услышанное, Быша, без отца, бо сына, девы отеческим гласом, словно свидетельство века, яко Бог и человек тоже во веки. Вавилоне отрусы божественные распадали режущую, мучителя и память крещения, ужас и покрова,
i posłowie ognia wierzy i odchani Twoja Bogu. Błagosławi zwierzę Twoja, Gospodia. Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie. Nieogarnione i niezachodzące światło, jasność Ojca, nieprzystępnej chwały objawiło Cię na górę chwałą, nie oświeciwszy stworzenie przed ustami i śpiewający Bogu zawsze Pana, wszystkie dzieła Pańskie, sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie. Padli na ziemię ze strachy, śpiewając kapłani, bo wyższy ludzie, wywyższaj się na wszystkie wieki. Sława Tobie, Boże, sława Tobie. Nie rozdaje się dzisiaj na ziemi, a starsza, a posła i zbrani, człowieka ludzie, jako Ciebie posłiedowasza, коли же от земли приложения божественного жития, тем же и по достоянию Твоего благоявления, улучивши по яку, люди превозносите Его в одессе. Благослови, поклоняйся, Господи, поюши и превозносляши во все веки. Благослови, Господи, Господи, я хочу хвалиться.
Отцу Небесный, я Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Свете неизменный Слове, света Отца нерожденного, явленнем в свете Твоем, дне знаковое, свет видим Отца, свет Духа, светом наставляющего всю тварь. Святое дыхание на Твоем Господа, Твоей Господа с небес, Твоей Благовышних, и не подавайтесь Богу. Не обуди сияние свят, ты не сияние.
Jedini Господи Иисус Христос, благословен Отцами, на всякий благословенный день восхвалю имя Твое во веки века. Содлобим, Господи, Иисусе, без греха сохранитеся нам. Благословен, если Господи, Бог Отец наш, и хвалим, и прославим на имя Твое во веки. Аминь. Будь Господи, милостивый, я на нас я уже уповал, Бог на тебя благословен, если Господи на общем оправдание твои, благословен, если Господи на общем оправдание твои, благословен, если Господи на общем оправдание твои. Господи, прибежище мое и напротив, Господи, помилуй меня и душу мою, я посогрешил Тебе. Господи, Тебе живи Бог, научи меня творить волю Твою, я надеюсь и Бог мой. Я Богу Тебе, источник живота, усилит Твои узлы в свете, пробави мило Твою веру, душевым телом. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и имени Христа, ныне и вечно. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Преобразился, если на горе Христе Боже, показали учеником Твоим славу Твою, я уже божа. Життя нашего в покою и покаянию, Пана, прощу. Дай,
O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobrą odpowiedź na strasznym sądzie Chrystusa. Prośmy, Przenajświętszą, Przeczystą, Przebłogosławioną, chwalebną Władczynię naszą, Bogorodzicę, nie zawsze Dziewicę Maryję, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie do drugiego i całe życie nasze, Chrystusowi Bogu oddajmy. Tobie dobrym i człowiekiem miłującym Bogiem jesteś i Tobie chwałę oddajemy. Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieku. Pokój wszystkim. Głowy nasze przed Panem swoim. Panie Święty, który mieszkasz na wysokości i patrzysz na pokorny i wszechwidzący Twoim okiem patrzysz na wszystkie stworzenia, przed Tobą skłoniliśmy serca i ciała i modlimy się do Ciebie, wyciągnij niewidzialną Twoją rękę ze świętego Twojego przybytku i pobłogosław nas wszystkich, a jeśli zgrzeszyliśmy, dobrowolnie lub mimowolnie przebacz jako dobry Bóg i człowieka miłujący, darując nam Twoje niebiańskie i ziemskie dobra. Albowiem Tobie przynależy miłosierdzie i zbawienie Boże nasz i Tobie chwała oddajemy Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieku. Oto mądro, ten, który jest błogosławiony, jest Chrystus Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Utwierdź Boże świętą prawosławną wiarę i prawosławnych chrześcijan, na wieki wieku. Premudrość Pryswietaja Bogorodica spasiwa. Czciwe dnie i chrotem winu, bez porównania, fajniejszą Serafinu, które bez zesmacy Boga Słowa zrodziła, Ciebie, Panie Bogu, Rodzice, wysławiona. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadzieja nasza, chwała Tobie. Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, błogosław. Który na górze Tabor przemienił się przed świętymi swoimi apostołami i uczniami, dla naszego zbawienia Chrystus prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw przeczystej swojej Matki i wszystkich swoich świętych zmiłuje się nad nami i zbawi nas jako dobry i człowieka miłujący. Wielce błogosławionego Sławę, metropolita warszawskiego i całej Polski i najprzewiedniejszego Jerzego, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego, Bogiem chroniona ojczyzna naszą i wszystkich prawosławnych chrześcijan, zachowaj, Panie, na długie lata. Преобразився, єси на горилися Боже, показав і учеником Твоїм славу Твою, як уже божатку. Да воссияє Ти нам грешним свет Твой, пріснослушений, молитвами Богородицы Святодавче, слава Тебе. Drodzy Ojcze Jeremiaszu, drodzy bracia i siostry, sława Jezusu Chrystusowi. Cieszę się bardzo, że nie wiem, czy z inicjatywy Janusza, czy także i z własnej, zechcieliście przyjechać na osobliwy tabor, jakim jest właśnie niewielkie wzniesienie, chociaż wśród gór, jakim jest nasza cerkiew w Sokołowsku świętego Antoniego Michała. Ogromnie się cieszę i jestem Wam wdzięczny. Przenosimy się oczywiście myślami niecałe, no właściwie tak, stąd to 600 km stąd, do wciąż żywo i rytmicznie bijącego serca naszej cerkwi, jakim jest Święta Góra Grabarka. Taką górą jest Święta Góra Jawor dla Was, Lęków, dla tych naszych Podlasiaków, Poleszuków, dla Polaków, dla Białorusinów jest taką grabarka. Jakby nie było, i ta, czy każda inna góra, ona powinna być odzwierciedleniem i myślę, że dla wielu jest wstępowaniem wzwyż, ponieważ w górach najmocniej czuje się rzeczywiście Pana Boga. Być może w jakimś stopniu jest to odczuwalne nad brzegiem morza, na pewno bezkresnego oceanu, kiedy widzimy jego potęgę i potężne fale i szumy,
ale im więcej wzniesiemy się, zadając sobie trudu, bardzo konkretnego trudu wstępowania na wzgórza, na góry, wspinaczkę, tym bardziej, tym większą mamy satysfakcję przecież. Tą taką zwykłą, cielesną, ale także i ci, którzy wiedzą, po co tam idą, przede wszystkim duchowo. Święto Przemienienia Pańskiego to jest antycypacja Wielkiego Piątku. Właściwie 70% tekstów, które usłyszeliście, one odnoszą się do ukrzyżowania, do stradania, do śmierci Chrystusowej. Choć święto radosne, świetliste, białe, wręcz złotośnieżne, słoneczne, bo rzeczywiście Chrystus na moment uszczknął z bielma oczu trzech tych wybrańców Bożych, szczególnych, po wszystkim trzem zmienił imiona. Szymon przestał być Szymonem, a stał się Kifą, Kefas, skałą, opoką, Petra, skała. A Jakub i Jan zostali przydomek Boanerges, czyli synowie gromu. Co nie zwolniło tych trzech mężów, że i jednego, Piotra, i dwóch braci, Chrystus bardzo konkretnie, no delikatnie mówiąc, pouczył. Chociaż to były gniewne słowa. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Kiedy przyszedł Jan, Jakub i pochwalili się takimi bezmyślnymi słowami: Panie, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wyrzuca demony, a nie chodzi z nami. To powiedzieć nie jest prawosławne. A ośmiela się coś robić w imieniu Jezusa. Mamy takie pokusy. I Chrystus wtedy robi dość duży wywód. Żadnym prawem nie róbcie tego. Kto nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Chociaż wprost tego nie deklaruje, ale nie jest przeciwko Wam. W związku z tym już z tego klucza, z tego paragrafu, z etej stety, on jest już z Wami. Nie zabraniajcie. Idź precz, Szymonie. Idź precz, diabły, tam nie było, przepraszam, imienia Szymon. Idź precz za mną, szatanie. Wtedy, kiedy Piotr, usłyszawszy, że przyjdzie wykonać wyrok i konanie na krzyżu, ponieść śmierć i być obrzydzonym, obrzutym, wyszydzonym. Wtedy Piotr w swojej ciągłej gorliwości mówi: Panie, przecież nie możesz Ty sobie na to pozwolić. Tam w greckim tekście dosłownie tak jest. Ty nie możesz sobie na to pozwolić. Wciąż rozumieli Jezusa tylko i wyłącznie, chociaż rozpoznawali, przecież Szymon trzykrotnie, na początku dwóch, a potem już po zmartwychwstaniu złoży autentyczne wyznanie, że Ty jesteś Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem. Więc wydawałoby się, że rozpoznał, że to nie jakiś super społeczny działacz polityczny dla Izraela. Niemniej Chrystus w przemienieniu pokazuje swoją nuklearną, niezmierzoną nuklearną siłę, mieszczącą niewyrażalną ludzkim językiem ilość wybuchów słońc, jakim jest majestat i światłość Boga. I to nie tyle Chrystus przed nimi się przemienił. On był cały czas taki sam. Po prostu grzeszność ich i nasza nie pozwala widzieć tego światła. Chociaż są ludzie, którzy doświadczyli boskich energii i widzenia boskiego blasku światła. O tym będziemy słyszeć i będziemy pouczani i zapraszani w drugą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy wspominamy świętego Grzegorza Palamasa, tego, który dał nam, ale szczególnie naszym mnichom, ten potężny oręż, jakim jest modlitwa Jezusowa. Panie Jezusie, modlitwa ślepca przecież, który nosił imię Bartymeusz, bo był synem Tymoleusza. Jezusie, Synu Dawidu, zmiłuj się nade mną grzesznym. I tym orężem, tym krótkim mieczem możemy dokonać wielkich cudów, możemy rozcinać potężne mroki i mgły w naszym życiu, a mamy ich co niemiarę.
kapłan po cichu przed Ewangelią czyta modlitwę. My tego nie słyszymy, bo chór wtedy śpiewa Alleluja. Rozjaśnij, Panie, w sercach naszych niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania. Abyśmy tym oświeceni porzucili nasze cielesne żądze i zrozumieli naukę świętej Twojej Ewangelii. Albowiem Ty jesteś oświeceniem duszy i ciał naszych. Porzucili cielesne żądze. To jest jedynym i podstawowym, no nie tyle fundamentem, ile atrybutem, który może człowieka otwierać na cokolwiek więcej niż tylko zwykła codzienna modlitwa. Też na modlitwie kapłańskiej, wtedy, kiedy jest śpiewana pieśń cherubinów, spadają strasznie groźne dla kapłana przede wszystkim słowa. Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godzien przystępować do Ciebie ani służyć Tobie. Służyć bowiem Tobie jest rzeczą straszną, nawet mocy anielskich. Jednakże, i to jest słowo, wyraz, klucz dla grzeszności nas, kapłanów. Jednakże, rozumiejąc i znając naszą ludzką słabość, pozwalasz nam przystępować do świętego Twojego ognia. Bo ktoś grzesznymi rękami musi rozdawać święte sakramenty, święte tajemnice. Ale wszystko to jest właśnie, dzieje się począwszy od tajemnicy taboru, przemienienia. Więc dlatego to jest taka wspaniała jeszcze jedna Pascha. Jest to też swego rodzaju taka epifania, bogojawienie. Tutaj padają te same słowa, jakie usłyszeli Jan Chrzciciel i jego uczniowie, którzy potem stali się uczniami Zbawiciela. I ci wybrańcy usłyszeli głos: ten jest Syn mój umiłowany, który ma upodobanie, umiłowanie. Jego słuchajcie. Dziś słyszymy znowu te, właściwie rozkaz, nie propozycja, ale rozkaz dla nas ludzi. To jest Syn mój umiłowany, który ma upodobanie. Jego słuchajcie. I do tego wszystkiego możemy dołączyć jeszcze trzecie wyrażenie. Bóg Rodzicy z wesela na Kanie Galilejskiej. Cokolwiek wam powie, to czyńcie. I na tym Bóg Rodzica, na tych słowach ona milczy. Do końca wszystkich czterech Ewangelii. Nie wypowiada już nic. Oczywiście rozmawiała, toczyła spotkania, dysputy, w ciszy, w łagodności swojego serca, w wielkiej pokorze, ale to, co powiedziała właśnie na weselu, czyli tam, gdzie pękają wszystkie hamulce dla ludzi, przynajmniej mogą żądze właśnie w nas się odzywać. Cokolwiek wam powie, to czyńcie. Wszystko, o wszystkim już my, chrześcijanie, wszystko już wiemy. Wszystko zostało nam powiedziane. Wszystko zostało nam, no może nie wszystko, ale w znamienitej większości zostało nam ukazane i odkryte. Dodatkowo uzupełnił to jeszcze apostoł Paweł w swoich listach. Świątyni Jerozolimskiej. Już nie ma obłoku wokół Arki. Zasłona rozdarła się. Wszystko straciło to już sens. Wasze tony, tony mięsa przynoszonego, wołów i kozłów i owieczek ofiarnych i ptactwa wszelakiego. To już jest niepotrzebne. To jest ważne, żebyśmy my też rozumieli, właśnie, że wszystkie te jakieś takie daniny, które sobie sami jakieś tak serwujemy i takie własnoręczne dary, które właściwie sobie tak składamy, nie są tym, czego oczekuje Bóg. To, czego oczekuje Bóg, mamy w Psalmie 50, kiedy Dawid, król, psalmista, prorok, popełnił grzech cudzołóstwa, a za grzechem cudzołóstwa popełnił rozmyślne, z pełną premedytacją, zorganizowane morderstwo Uriasza, po to, żeby posiąść jego żonę. I wtedy powstał Psalm 50. To po prostu rozpacz, ale podbudowana pokajaniem, jako wzór pokajania. On pisał: zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twojego. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawości odnów we wnętrzu moim. Żertwa Bogu, duch
skruszony. Serca skruszonego i pokornego Ty, Boże, nie odrzucisz, nie zniszczysz. Ubłogosław dobroci Twojej Syjon. O czym to jest mowa? Chodzi o błogosławienie nas, nowej cerkwi. I odbudują się mury jerozolimskie. Mury jerozolimskie należy rozumieć jako przyszłe kapłaństwo, jako przyszłych duchownych, którzy zostaną odbudowani z tej starej, niepłodnej cerkwi, Mojżeszowi, a powstaną nowi. To my będziemy tymi murami jerozolimskimi. I my duchownie jesteśmy częścią tych murów. I wy poprzez chrzest i bierzmowanie nosicie także dary kapłaństwa królewskiego. Razem tworząc właśnie te mury jerozolimskie otaczające świętą cerkiew i tworzące też świętą cerkiew. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie, że Bóg dobry i człowieka miłujący dał nam ten święty czas. 18-19 sierpnia ten rok będzie bardzo taki swoisty, o tym jeszcze pozwolę sobie jutro powiedzieć. I pójdźmy w światłości oblicza naszego Pana. Przed tym dzisiejszym snem każdy z nas niech jeszcze odrobinę przypomni sobie wszystko to, co dzisiaj się wydarza po raz kolejny. To nie jest tylko jakieś wypomóżki, jakaś symboliczne. To wciąż i wciąż każdego roku odbywa się to samo wydarzenie w sposób już transcendentny, majestatyczny. Tam, dla tamtej cerkwi, o której niewiele wiemy, nie, ale tak jak patryka Miron, który zginął pod Smoleńskiem, przyśnił się kiedyś dla ojca Aleksandra i ojciec Aleksandr zapytał się, jak tam Władyko jest, a Władyko mówi całkiem inaczej, niż ja sobie to wyobrażałem. Czasami pozwalają nam posłużyć. Co to oznaczało, nie wiemy. Jak wygląda to służenie? No tam jest nieustanna liturgia. Nieustanna liturgia. Więc jeśli ktoś nudzi się na liturgii na ziemi, to będzie miał wielki problem, jeśli już tym lenistwem ziemskim już możemy sobie nie zasłużyć na niebiańską, a co dopiero innymi grzechami. Więc strzeżmy swoich umysłów, swojej myśli, wszystkich swoich słów, bo z tych słów możemy być usprawiedliwieni, ale jeszcze więcej z tych słów możemy być oskarżeni. Więc wszystko, co dzieje się w naszym życiu każdego dnia, także i nawet ze snem, ponieważ jakość Twojego zasypiania będzie jakością Twojego wstawania. I tak jak zakończysz dzień, w jakiej jakości, czy byle jakości, w gniewie, złości, irytacji, albo w jakichś napitkach już ponad miarę, to takim będzie jakość Twojego następnego dnia. Czyli weźmy zewną, trzeba będzie długo odbudowywać to wszystko znowu, wdrapywać się gdzieś tam na te pagórki, żeby doznać czego? Przemienienia. Dlatego po grecku to święto dzisiaj nazywa się metamorfozis, metanoia, ale tak samo nazywa się spowiedź. Tak samo nazywa się spowiedź, metamorfozis, metanoia. Преобразие сесть на горе Христе Боже, показали учеников Твоим славу Твою, як уже можогу, да осияет и нам грешным свет Твой пресносушный, молитвами Богородицы Святодовче, слава Тебе, Господу помолимся, Господи помилуй. Боже, Збавитель наш, Który zechciałeś nazwać winoroślą jednorodzonego Twego Syna, Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Ty darować nam owoc nieśmiertelności, sami teraz te owoce winorośli po bogosłach i nas, Twoje sługi, spożywające je, uczyń uczestnikami prawdziwej winorośli, zachowaj nasze życie nienaruszone i daruj nam zawsze pokój, upiększ życie nasze Twoimi wiecznymi darami, nie do odebrania dla młodych przeczystych władczyni, naszej Bogorodzicy i zawsze Dziewicy Maryi i wszystkich Twoich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed Tobą, albowiem jesteś Bogiem dobrym i człowiekiem miłującym i Tobie chwałę oddajemy, będącemu bez początku Ojcu z przenajświętszym i dobrym życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieku.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Побогослав, Пані, Ти нового воцвінниці, Któremu teraz pozwoliłeś dojrzeć z pomocą wiatrów, kropli deszczu i ciszy z czasu, niech będzie on dla nas spożywający Bogu radości, a Tobie darem oczyszczenia grzechów kapłańskim i świętym ciałem Chrystusa Twego, z którym błogosławiony jesteś przenajświętszym i dobrym życiodajnym Twym duchem, teraz i zawsze i na wieki wieku. Boże, pomolim się, Władco Panie Boże nasz, Twoje od Twoich, Tobie przynosimy według Twego nakazu, a Ty im dajesz wiecznych Twoich łask odpłatę, który przyjąłeś żertwę wdowy, przyjmij teraz ofiarę Twoich sług i umieś ich w wiecznych Twoich skarbnicach, dając im także łaski Twoich doczesnych darów obfitej ilości, za wszystkim, co jest im, ze wszystkiego, co jest im potrzebne, albowiem błogosławione jest Twoje imię, wysławione Twoje królestwo, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieku. Oswieszczająca, błogosławiająca, frukty sija, błogodajcie się Świętego Ducha, kropienie wody sija, oswieszczenia, w imię Otca i Syna i Świętego Ducha. Błogosławią się i poświęcają winogrona te i owoce, łaską przenajświętszego Ducha, okropieniem tą wodą świętą, w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Да посияет и нам грешный святой Христа слушный, молитва не Богородицы Святого, а в чрево слова Тебе.